jest przekonanie, że jeżeli byśmy użyli na przykład zbyt trudnego tekstu dla dzieci, które dopiero mają opanować naukę czytania, to oczywiście wystąpią tak duże trudności, że one całkowicie zamaskują czy uniemożliwią uchwycenie tej istoty tych trudności. Zaś w przypadku wykorzystania tekstu bardzo prostego w odniesieniu do uczniów starszych klas występuje przekonanie, że jeżeli użyjemy prostego tekstu, no to w ogóle on nie ujawni trudności, jakie występują, no bo przecież dziecko ma czytać stosownie do określonego etapu nauki szkolnej. I muszę Państwu powiedzieć, że jest to przekonanie z gruntu błędne. Wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych odkryto prawo, które się określa jako stałość czy niezmienność efektywności czytania. W oryginale to brzmi Reading Rate Constancy. To prawo mówi, że niezależnie od tego, jaka jest trudność tekstu, czy złożoność tekstu, czytamy go zawsze z tą samą efektywnością. Ja rozumiem, że będzie bardzo trudno przyjąć tego typu stwierdzenie Państwu, dlatego że każdy nauczyciel wie, że jeżeli da się dziecku trudniejszy tekst, to ono wolniej czyta i jeżeli na przykład zmierzymy czy policzymy wyrazy, które dziecko odczytało w jednej minucie, no to jest oczywistym, że jeżeli dostanie tekst prosty, to w ciągu minuty przeczyta więcej tych wyrazów, aniżeli jeżeli dostanie tekst trudny. I tutaj jest pewna sprzeczność z intuicją i z doświadczeniem pedagogicznym osób, które się zajmują dziećmi z trudnościami w czytaniu. Trudniejszy tekst ma dłuższe wyrazy. W związku z tym, im tekst jest trudniejszy, ponieważ wyrazy są dłuższe, to przeczytamy ich mniej. Jeżeli damy dziecku do przeczytania tekst prosty i tekst trudniejszy i policzymy ilość znaków literowo-przestankowych prawidłowo odczytanych w jednostce czasu, na przykład w ciągu minuty, to się okaże, że w ciągu minuty przeczytałem 120 wyrazów, przepraszam, 120 znaków literowo-przestankowych, zarówno kiedy czytałem tekst prosty, jak i wtedy, kiedy czytałem tekst złożony. Chciałem zaznaczyć, że twierdzenie to nie dotyczy sytuacji, w których czytamy w celu zdobycia informacji czy pozyskania wiedzy. Czyli nie dotyczy to sytuacji związanych z czytaniem czy ze studiowaniem tekstu podręczników. Dlatego, że tam pojawia się pewien dodatkowy element, a mianowicie tą informację, którą pozyskuję. Ja muszę w trakcie odczytywania tekstu, ja muszę ją zagospodarować. Ja nie mogę jej zostawić gdziekolwiek. Ja muszę w trakcie czytania wkomponować ją w tą istniejący system wiedzy, którym już dysponuję. I ten proces porządkowania, znajdywania tych właściwych miejsc, gdzie tą informację muszę zdeponować, zabiera czas. I oczywiście ma wpływ na prędkość czytania. Tylko że wtedy mamy do czynienia z innym procesem, a mianowicie ten proces dekodowania wyrazów, który zawsze następuje z tą samą efektywnością liczoną liczbą znaków literowo-przestankowych, musi być nagle nie tyle co spowolniony, bo to jest odruch, tylko powstrzymany. I wtedy w tekście, jeżeli na przykład obserwujemy ruch oka, występują, mówimy, regresje. To znaczy oko nie podąża systematycznie w kierunku czytania, zwrotu osi czytania, tylko nagle nie zatrzymuje się na dłużej, tylko skacze do tyłu.
żeby po chwili nie skoczyć w to samo miejsce, tylko nieco dalej. I to jest typowa regresja związana z powstrzymaniem procesu czytania po to, żeby ten logiczny mózg, który ma tą informację zagospodarować, żeby miał szansę uporać się z tym. No w związku z tym stoimy wobec problemu, a właśnie dwóch problemów. Oceny sprawności dekodowania wyrazów i oceny rozumienia czytanego tekstu, jako dwóch niezależnych wymiarów. O jakie dekodowanie wyrazów tutaj nam chodzi? Przede wszystkim o dekodowanie fonologiczne. W trakcie rozwoju umiejętności czytania, na samym początku jest to dekodowanie stricte fonologiczne. To znaczy, dziecko postrzega poszczególne znaki literowe, przyporządkowuje im dźwięki głosek, następnie robiąc to systematycznie w kolejności zgodnie z kierunkiem czytania, stara się te poszczególne głoski scalać w pewien dźwięk, który ma być kluczem do znaczenia tego wyrazu. Czyli wygenerowanie pewnego dźwięku ma być pomostem, który umożliwia odczytanie znaczenia. Ale w miarę postępu umiejętności czytania pojawia się w coraz większym stopniu ten zaawansowany sposób odczytywania wyrazów, a mianowicie odczytywania całościowego. To znaczy, ponieważ wielokrotnie odczytałem ten wyraz, prawidłowo zakładamy, w związku z tym nie muszę tego procesu za każdym razem powtarzać. Wystarczy, że widzę pierwszą literę, że mogę ocenić długość wyrazu i widzę, jaka jest jego obwiednia, czy jak gdyby obrys całego wyrazu. I to są te cechy, które pozwalają nam odczytywać wyrazy jako takie całostki graficzne. Jest to bardzo zaawansowany sposób czytania i w trakcie rozwoju następuje taka mieszanina. Wychodzimy od dekodowania tego seryjnego, fonologicznego, zaczyna się pojawiać w odniesieniu do niektórych wyrazów to dekodowanie całościowe, postrzeganie kształtów wyrazów jako całości, już z pominięciem tego szczegółowego, seryjnego dekodowania fonologicznego, w miarę nabywania umiejętności tego postrzegania całościowego jest coraz więcej, coraz mniej jest tego dekodowania fonologicznego i właściwie jeżeli jesteśmy na tym najwyższym poziomie zaawansowania umiejętności czytania, to tylko w nielicznych sytuacjach, kiedy natrafimy na przykład na trudny, nowy wyraz, wracamy do tego schematu dekodowania fonologicznego. Jest to właściwe miejsce, żeby zwrócić Państwa uwagę na pewną pułapkę. Otóż, jeżeli zaawansowane czytanie polega na odczytywaniu całych wyrazów, a w ogóle ten rozwój na początku wykorzystuje to nieudolne, nieefektywne dekodowanie fonologiczne, w związku z tym istnieje pokusa, czy aby nie warto spróbować od razu wprowadzić tego zaawansowanego sposobu dekodowania całościowego wyrazu. I muszę Państwu powiedzieć, że to nie była tylko pokusa. To był jak gdyby taki bezpośredni efekt włączenia do tego poznawania procesu czytania, badań ruchu oka w trakcie czytania. I okazało się, że rzeczywiście w trakcie tego zaawansowanego czytania wzrok zatrzymujemy raz na jeden, a nawet niekiedy dwa wyrazy, jeżeli są krótkie. Natomiast jeżeli uczymy się czytać, to właściwie literka po literce wzrok zatrzymuje się. I to dla tych osób, które pierwszy raz zaobserwowały, że istnieje tak drastyczna różnica, no stało się jak gdyby wskazówką, spróbujmy uczyć dziecko od początku. Już tą zaawansowaną strategią
Wychodziło się przy tym z założenia, że szybciej pokona się ten etap z pominięciem właśnie tego dekodowania fonologicznego. I wprowadzono taką metodę pierwszych 100 czy pierwszych 200 wyrazów, które dziecko musi opanować jako całościowo, jako obrazki, a następnie dopiero po tym etapie wprowadza się dziecko w ten świat dźwięków, które są przyporządkowane kształtom znaków literowych. Nic bardziej błędnego. I muszę Państwu powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstała ta metoda, wycofano się z niej, dlatego że okazało się, że ona w cudzysłowie na tyle komplikuje dziecku nabywanie tej umiejętności, że właściwie spowodowała lawinowy rozwój zaburzonego rozwoju czytania. Dysleksja nagle wykazała gwałtowny, czy trudności w nabywaniu umiejętności czytania wykazały gwałtowny wzrost. Jak należy to zrozumieć? Oczywiście możemy wyobrazić sobie w ten sposób wyrazów, czy kształtów wyrazów w połączeniu czy w kombinacji z innymi kształtami wyrazów, które są w sąsiedztwie. Bo musimy pamiętać o tym, że nie tylko kształt wyrazu, izolowany kształt, ale także sąsiedztwo kształtów wyrazów sąsiednich ma udział w tym dekodowaniu całościowym. Takich sytuacji jest, no można powiedzieć, nieskończona liczba kombinacji. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, jeżeli opanujemy 100? Czy nieskończoność minus 100 nie jest dalej nieskończonością? Co się okazało? Trudności uległy spotęgowaniu, dlatego że dziecko zostało pozbawione tego najbardziej jednoznacznego klucza do odczytywania znaczeń wyrazów, jakim jest właśnie dekodowanie fonologiczne. Naszym zadaniem jest więc poznanie tych dwóch wymiarów, to jest dekodowania fonologicznego i rozumienia. Istota dekodowania fonologicznego polega na tym, że umożliwia ona właściwie możliwość odczytania dowolnego wyrazu. Pod warunkiem, że dźwięk tego wyrazu i że znaczenie, które odpowiada dźwiękowi, jest w obrębie tego aparatu pojęciowego, którym dziecko na określonym etapie rozwoju dysponuje. To jest bardzo ważna sprawa, aby materiał leksykalny, który wykorzystujemy do tego typu testów, był całkowicie jednoznaczny dla dzieci na tym początkowym etapie nauki czytania. I aby nie było tutaj takich, powiedzmy, istotnych różnic spowodowanych środowiskiem, z którego dziecko pochodzi. Pamiętam moje zaskoczenie, gdy wiele lat temu, przeglądając elementarz, nie mogłem się zupełnie uporać z przykładem, z obrazkiem, który miał wprowadzić dziecku literkę D. Dlatego, że w tle tej literki były jakieś szare ściany z krzyżykiem, który no bardziej mi się kojarzył z kościołem, i tam był wyraz DOK przez DOK. No więc miałem wątpliwość, czy ja się w ogóle nadaję do pierwszej klasy. Okazało się, że autor uznał, że takim najbardziej właściwym znaczeniem do wprowadzenia wyrazu literki D, przepraszam, jest słowo dok. Dok portowy. Oczywiście powodem tego było to, że
autor tego elementarza codziennie wielokrotnie przejeżdżał koło Stoczni Gdańskiej i widział te ogromne masywy doków, w których remontuje się, czy montuje, wyposaża się statki. Oczywiście znaczenie to nie miało w ogóle odniesienia do tego aparatu pojęciowego, którym dysponują dzieci z głębi Polski, czy też powiedzmy z południa. Spróbujmy przesiedzieć ten proces dekodowania fonologicznego. Jeżeli weźmiemy jako przykład wyraz rzeka. Ten proces dekodowania fonologicznego polega na przyporządkowywaniu kształtom liter poszczególnych dźwięków głosek. I już na samym wstępie okazuje się, że występują pułapki. Proces dekodowania fonologicznego prawidłowo powinien przebiegać w następujący sposób. Dziecko postrzega, dostrzega literę, przywołuje, mówimy, nazwę dźwiękową tej litery, czyli głoskę, dźwięk głoski, w tym przypadku jest to r. Przenosi wzrok na następny znak literowy, przywołuje kolejną głoskę z, e. Zanim przejdzie dalej, musi tą grupę scalić do jednego naturalnego dźwięku że. Następnie kolejny znak, kolejna głoska k i a. Następnie dochodzi do scalenia tych dwóch naturalnych dźwięków. Jakie są tutaj przeszkody, aby ten proces dekodowania mógł przebiegać w ten sposób? Największą trudność, jaką możemy zupełnie nieopatrznie spowodować czy wywołać u dziecka, to jest brak jednoznacznego identyfikowania kształtów liter. Całe doświadczenie wzrokowe dziecka, zanim rozpocznie naukę szkolną, zmierza do wytworzenia perfekcyjnego mechanizmu manipulowania czy transformacji obrazu. No bo przecież łyżeczka, niezależnie w jakiej projekcji ją oglądamy, zawsze jest tylko tą samą łyżeczką. A przecież na siatkówkę pada zupełnie inny, różny obraz. Jeżeli chodzi o znaki literowe tekstu, okazuje się, że tak nie jest. Ta naturalna umiejętność dokonywania transformacji i uniezależnienia, przyporządkowania znaczenia symbolu danemu znakowi literowemu zostaje zaburzona. No bo przecież to jest literka P, to jest literka D, to jest literka B, czy odwrotnie. Ja tutaj patrzę z drugiej strony, więc jest trudno mi się w tym zorientować. Proszę zobaczyć, ten sam kształt, w zależności od tego, jak powiązany jest z osią, ale nie tylko, z kierunkiem czytania, dopiero decyduje o relacji tego obrazu, tego kształtu z dźwiękiem głoski. Największą szkodę, jaką możemy dziecku wyrządzić na tym początkowym etapie nauki czytania, to jest wysypać z pudełka wycięte takie literki na stół. I żeby dziecko teraz, pobierając te literki, słyszało, jaki dźwięk odpowiada danej literze, danemu znakowi. Nigdy dziecko nie będzie miało pewności, jak to interpretować. Szczególnie dlatego, że istnieje pewien mechanizm fizjologiczny, który w sposób naturalny utrudnia różnicowanie kształtów z pionową osią symetrii. Polega to na tym, że istnieją dwie
połowy pola widzenia. Od miejsca, na który patrzymy, wyobraźcie sobie Państwo, że spoglądacie na koniuszek mojego nosa, to wszystko na prawo od tego punktu kierowane jest do lewej półkuli, do lewej kory wzrokowej, a wszystko, co jest na lewo od tego punktu, kierowane jest do przeciwnej. Mówimy o przeciwstronnej organizacji pola i odpowiadającej temu lewej, prawej połowie mózgu. Okazuje się, że te dwie połowy, one nie stykają się ze sobą, dlatego że powstałoby ryzyko, że w tym miejscu, gdzie jest pożądana ta najwyższa ostrość, rozdzielczość widzenia, gdyby wystąpił jakiś defekt, no na skutek tego nieprawidłowego przylegania tych dwóch połówek, dochodziłoby do braku czy deficytu widzenia w tym obszarze. W związku z tym ten system łączenia połówek pola widzenia nie działa w ten sposób, tylko działa na zakładkę. Nie jest to jednak prosta zakładka, tylko zakładka z rozwinięciem. To znaczy, możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że każda połowa pola widzenia ma oprócz tego właściwego, podstawowego kanału informacyjnego, dodatkowo pionowy wycinek, który na poziomie kory wzrokowej jest rozkładany, rozwijany do przeciwległej półkuli. I w związku z tym, jeżeli mam tutaj kształt litery, to jeżeli rozwijam tą centralną zakładkę do przeciwległej półkuli, proszę zobaczyć, zostaje kopiowany w odbiciu zwierciadlanym ten sam znak. Powoduje to, że ten brak jednoznaczności odniesienia do kierunku i do osi symetrii znaków powoduje, że dziecko do końca życia będzie miało kłopoty z zróżnicowaniem tych znaków. Nigdy nie będzie miało pewności, czy to jest B, czy to jest D, czy to jest P, czy to jest G, czy to jest małe A drukowane, czy małe E drukowane. Brak jednoznaczności. Drugim błędem czy grzechem, jaki możemy popełnić, to jest ujawnienie dziecku alfabetu, nazw liter w alfabecie. No bo proszę sobie wyobrazić, dziecko poznało nazwy literek w alfabecie i próbuje teraz wykorzystać ten system do dekodowania fonologicznego. Co wtedy wychodzi? R, Z, E, K, A. Czy te dźwięki mogą się na cokolwiek sensownego złożyć? Niemożliwe. Tylko wtedy, kiedy przywołuje nazwy głosek, dźwięki głosek R, Z, E, K, A, tylko wtedy mogę scalić w jedną sensowną całość, do której, czy za pośrednictwem której mogę mieć dostęp do znaczeń. Oznacza to w praktyce, że wprowadzenie dziecka w nazwy alfabetu, czy w nazwy liter w alfabecie powinno następować w drugiej kolejności. W pierwszej kolejności, wtedy, kiedy dziecku pokazujemy po raz pierwszy litery, czy dziecko poznaje kształty liter, nie możemy powiedzieć mu, że to jest P czy D. Możemy mu tylko powiedzieć P, D. Dopiero później, jak już ten system jest przyswojony, można wprowadzić dziecko w nazwy dźwiękowe